Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Pani redaktor, szanowni państwo, ten urlop miałem zaplanowany wcześniej i on dotyczył moich spraw rodzinnych, osobistych, ale nie związanych z koronawirusem. To dobra informacja na początek. Panie marszałku, Anna Chmura została powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce. Od dziś w wyniku wygranego konkursu obejmuje tę funkcję. To nowa jakość w tej instytucji. Kim jest i czy już dziś wiadomo, jakie ma zamiary? Tak, z tego co wiem, wczoraj odebrała umowę o pracę. Dzisiaj obejmuje już obowiązki na stanowisku dyrektora Centrum Sztuki Mościce. No, pani Anna Chmura przedstawiła swój plan działania i w opinii członków komisji konkursowej daje podstawy do twierdzenia, że w Mościckim Centrum Sztuki będzie dobrze. Pani dyrektor, już w tej chwili Anna Chmura, to osoba doświadczona w działaniach w obszarze kultury, ma na swoim koncie osiągnięcia jako organizator czy współorganizator przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, historycznym czy patriotycznym. I ja osobiście i zarząd, który został zapoznany z jej prezentacją podczas konkursu, jest przekonany, że będzie się działo w Centrum Kultury Mościckiej dobrze. Pani dyrektor podczas konkursu przedstawiła swoje wizje działalności. Najważniejszym jej celem to szeroka kulturalna integracja środowisk Tarnowa, Mości i całego regionu, co jest istotne w tym, aby tworzona przez nią oferta dla każdego odbiorcy była ciekawa i osobiście życzę pani dyrektor wraz z całym zespołem Mościckiego Centrum Kultury sukcesu i satysfakcji z wykonywanej pracy. Oczywiście obecne uwarunkowania związane z tą sytuacją z COVID-em, z ograniczeniami nie będą ułatwiały organizacji imprez, ale myślę, że jej doświadczenie zarówno w kontaktach z różnymi organizacjami i doświadczenie w ich organizowaniu tych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym czy historycznym, a także patriotycznym, no odegrają tu kluczową rolę w działaniach całego centrum. Czyli jestem spokojny o to, że mieszkańcy naszego regionu będą zadowoleni. Czyli jak pan mówi, panie marszałku, Anna Chmura będzie realizować określony program działania Centrum Sztuki Mościce, który kieruje się głównie na rozwoju tej placówki, na dalszych działaniach w zakresie rozwoju kultury. Tak, oczywiście. I mając i doświadczenie, i kontakty, które nabyła podczas dotychczasowych swoich działań w tych obszarach, w których zajmowała też stanowisko menadżerskie, jest nauczycielem, była prezesem zarządu spółki, więc tutaj wydaje się, że nie ma obaw o to, że Mościckie Centrum Sztuki będzie się rozwijało. Na ile lat obowiązuje umowa? Jaki to okres? Pani redaktor, ja z tego co nie wiem po prostu, nie będę tu w tej chwili wprowadzał w błąd radiosłuchaczy, ale w tym okresie, kiedy byłem na urlopie, już się tak nie interesowałem, więc nie wiem dokładnie, na jaki okres będzie ten. To bodajże 3 lata do 2023 roku. Nie chciałem strzelać, żeby nie powiedzieć 5, więc jeśli pani redaktor tą wiedzę ma, to myślę, że to jest ten okres. Tak, kończy się również procedura związana z powołaniem nowego dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Janusza Kozioła. Na jakim etapie są te działania? Pani dyrektor, wiem, że konkurs się odbył, ale ponieważ, tak jak wspomniałem na wstępie, przebywam na dłuższym urlopie, przebywałem, bo kończę go na dłuższym urlopie, nie mam na dzisiaj
wiedzy, na jakim etapie zarząd w tej chwili tą kwestię, że tak powiem, omawia. I na jakim etapie ta sytuacja ma w tej chwili miejsce. Panie marszałku, podobno w poniedziałek otwarcie wyczekiwanej od lat przez mieszkańców obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Czy to rzeczywiście zakończona już inwestycja, czy faktycznie rozładuje ruch w tej części regionu? Pani redaktor, nie wiem, czy w poniedziałek. Wiem, że na ukończeniu i najprawdopodobniej w najbliższych dniach. Te terminy były już przesuwane kilkakrotnie i kolejny pojawił się, że to będzie już koniec właśnie tego miesiąca. No tak, ale pani redaktor, no wiemy dobrze, że z pierwotnym wykonawcą została rozwiązana umowa z powodu jego problemów finansowych i stąd te kolejne opóźnienia w realizacji tej inwestycji i oddanie do użytku mieszkańcom, do użytku tej obwodnicy, aby no, oczekiwana od lat przeprawa komunikacyjna drogą 73 przez Dąbrowę po prostu ułatwiła ten przejazd i ograniczyła trudności dla mieszkańców. Więc oczywiście ja rozumiem, że im szybciej, tym lepiej. Wiem, że w najbliższych dniach zostanie otwarta, bo została ukończona. Czy to będzie w poniedziałek, czy w środę, czy za tydzień, to trudno mi powiedzieć. Natomiast jest przygotowywane otwarcie i obecność pana ministra Adamczyka, który od lat zabiegał o te wszystkie rozwiązania komunikacyjne, które dla mieszkańców naszego regionu poprawiają bezpieczeństwo, są ważne i wokół tego jego działalność jako ministra, a wcześniej jako wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury no, były prowadzone. Pozostajmy jeszcze na kilka chwil w temacie inwestycji drogowych. Bezpieczeństwo także w innej części regionu, na południu, powstaje z kolei, jak wiemy, obwodnica Tuchowa. Czy wiadomo dokładnie, kiedy będzie gotowa? No, planowane oddanie tej inwestycji do użytkowania to połowa 2021 roku. Biorąc pod uwagę, że jest to inwestycja, w której samorząd województwa jest zaangażowany i prace rozpoczęły się już, jak wiemy, bo zostało wydane zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej na początku czerwca, więc prace trwają, zakres prac został określony, finansowanie zapewnione, tak więc wydaje się, że obwodnica Tuchowa w tym terminie, tak jak zostało zaplanowane, połowa 2021 roku zostanie zrealizowana. To dobra informacja, bo to wkrótce, oby rzeczywiście te terminy zostały dotrzymane i oby mieszkańcy mogli jak najszybciej korzystać z tej inwestycji. Tak, poprawa bezpieczeństwa, ten ruch, który przez Tuchów kilkanaście tysięcy samochodów na dobę, to na pewno jest uciążliwe dla mieszkańców i zrealizowanie tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo i komfort życia w Tuchu. Ja Państwu przypomnę, że naszym gościem jest dziś wicemarszałek Małopolski Edward Czesak. Panie marszałku, po zwycięskiej kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, w której była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło, była bardzo mocno aktywna, jakby schowała się w cień. Wiem, że współpracujecie Państwo z sobą, to zapewne pan marszałek wie, na czym koncentruje się pani premier Beata Szydło i co teraz robi zawodowo. Pani redaktor, prawie wszystko się zgadza, co pani redaktor zawarła. Prawie? Tego, że czyli nie wszystko. Oprócz tego, że pani premier Beata Szydło zniknęła, czy schowała się w jakiś cień. Ciężko pracowała, jak wszyscy wiemy, godząc obowiązki w Parlamencie Europejskim z równoczesną aktywnością w kampanii prezydenckiej. To przecież widzieliśmy, że pan prezydent wyraźnie podkreślił jej wkład w wygraną także tych wyborów ostatnich. W czasie przerwy wakacyjnej, bo taka w tej chwili do poniedziałku trwała, wypełniała swoje obowiązki i zarówno w Parlamencie Europejskim wcześniej, jak i tutaj w swoim okręgu wyborczym. Bo tak jak zawsze interesuje się sprawami naszego regionu i na tym polu też starała się podejmować inicjatywy służące mieszkańcom. Tak też było
podczas dwa tygodnie temu bodajże przed zaprzysiężeniem pana prezydenta zorganizowała spotkanie z parlamentarzystami Zjednoczonej Prawicy, aby omówić groźbę utraty miejsc pracy w wyniku planowanych reorganizacji w obszarze górnictwa i energetyki. Ale z tego, co wiem, była na krótkim urlopie. To czas taki dla wszystkich, którym się należy, tak. Jak większość Polaków, polityków szuka spokoju, ciszy i odpoczynku. Zwróciła pani redaktor też uwagę na moją współpracę z panią premier. No tak, to już 15 lat, więc mogę zdradzić też, że podczas urlopu nie tylko lubi czytać książki, ale nie wiem, czy tylko czytać, bo ostatnio słyszałem, że różni dziennikarze zwracali się do pani premier z propozycjami opisania jej drogi politycznej w postaci książki. Przy najbliższej okazji, no pewno będę miał niedługo, zapytam, czy coś jest na rzeczy w tym temacie. No właśnie, dobry pomysł. Na pewno w jej wspomnieniach znalazłoby się wiele ciekawych opisów zdarzeń, których była uczestnikiem. Także rozmawiamy w tej chwili o byłej pani premier, obecnie europoseł Beacie Szydło, no to tak wygląda jej od poniedziałku już w Parlamencie Europejskim, czyli już w tym tygodniu funkcjonuje w Brukseli. Aktywnie. Tak, jeszcze na koniec naszego spotkania, naszej rozmowy wrócę do tej sytuacji epidemiologicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Jak wygląda funkcjonowanie urzędu? Wiemy, że pan jest na urlopie. Czy są tam jakieś ograniczenia? Są ograniczenia i są podjęte wszystkie środki działania, biorąc pod uwagę to, że jak wiemy w Urzędzie Wojewódzkim pan wojewoda Kmita jest poddany izolacji, zarażony koronawirusem i w Urzędzie Wojewódzkim też powstał. W związku z tym, ponieważ w tym samym budynku funkcjonuje Urząd Marszałkowski, pan marszałek Witold Kozłowski z dużym wyczuciem i zdolnością przewidywania przeorganizował pracę całego urzędu. I są w tej chwili większość pracowników urzędu pracuje zdalnie, natomiast pozostali dyżurujący w Urzędzie Marszałkowskim są podzieleni na zespoły i na przemian pojedynczo, zajmując się też obsługą marszałków funkcjonujących już stacjonarnie. No, wszyscy muszą nosić maski, są pojemniki do dezynfekcji rąk i widać wyraźnie, że ten reżim w Urzędzie Marszałkowskim i organizacja jest dobra, żeby zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pani redaktor, jeśli kończymy już rozmowę, pani pozwoli, to ja pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom, słuchaczom Radia RDN, aby nie musieli przebywać na kwarantannie czy w izolacji i też prosić w imieniu również zarządu, samorządu wojewódzkiego, aby przestrzegać zaleceń tych wszystkich służb sanitarnych, bo to ogranicza możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i tych wszystkich uciążliwości związanych z przechodzeniem tej choroby. Czyli panie marszałku, zachowujmy się odpowiedzialnie, dbajmy o innych, liczmy się także z drugim człowiekiem i po prostu wtedy ta sytuacja na pewno będzie lepsza i te wskaźniki, i te dane statystyczne się poprawią. Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności i od naszego rozsądku. Dokładnie tak, jak pani redaktor powiedział. Dziękuję, wszystkiego dobrego również panie Dziękuję marszałku, również. Dużo zdrowia, powrotu do pracy. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Dziękuję. Wicemarszałek Małopolski Edward Czesak był gościem Radia RDN. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.